Ostatnio obserwujemy epidemię, czyli gwałtowny rozwój różnych chorób związanych tak naprawdę nie wiadomo z czym. W XIX wieku, pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, gwałtownie rozwijała się psychiatria, psychologia i tym podobne nauki. Niestety nadal to są paramedyczne nauki, a nie medyczne w sensu stricto. Dlaczego? Dlatego, że przez 100 lat istnienia tych przedmiotów. Tych nauk nie opracowano żadnych metod matematycznych ich analizy. Żaden psycholog nie wie, dlaczego pacjent X potrafi coś takiego narysować, czy tam odpowiedzieć, a pacjent Y tego nie potrafi. Yy, mało tego, pomimo wiadomo, że duża część zaburzeń strefy uczuciowej, strefy centralnego układu nerwowego jest związana z niedoborem witaminy D to w Polsce generalnie psychiatrzy czy psychologowie nie wykonują badań 25 OHD, czy też yy, innych badań, które by wskazywały na niedobory witamin czy hormonów w organizmie. U nas się to robi na podstawie testów. Jak wiadomo, test to jest informacja przekazana przez pacjenta, ale oparta na jego... Życiu, na jego obserwacji. Pamiętam taki przypadek, kiedy pewnego docenta, zresztą bardzo zdolnego z Politechniki Gdańskiej, który uległ wypadkowi w Stanach Zjednoczonych, nazwano imbecylem, bo nie umiał udzielić odpowiedzi na proste pytania. On po prostu nie znał angielskiego, tylko francuski. Więc y, tego rodzaju badanie, które się opiera tylko i wyłącznie na werbalnym przesłuchaniu pacjenta. No, jest troszeczkę szarlatanerią. Powinno się wykonywać badania toksykologiczne w pierwszym rzędzie, a potem dopiero mówić o chorobie psychicznej. W Polsce, pomimo minięcia 80 lat od czasów wojny, 25 lat ponad od czasów rzekomych przemian, nadal nie ma możliwości wykonania w żadnym mieście w Polsce badania, na przykład poziomu fluoru w organizmie, mimo masowego zalewu. Fluorem społeczeństwa. Przecież stomatolodzy wprowadzili idiotyzm mycia z zębów pastami z fluorem rzekomo przy zapobiegającym próchnicy, co udowodniono wielokrotnie nie ma żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie, prace profesora Ganowiaka czy Brzyskiego udowodniły, że małe dziecko potrafi nawet do 5 mg fluoru pochłonąć, a fluor jest znaną neurotoksyną. Portenci drugie miejsce toksyczności. I stwierdza się u takiego dziecka nadpobudliwość czy jakieś inne rzeczy, zamiast wykonać badanie toksykologiczne. Wiadomo, że niedobór witaminy D poniżej 50 nanogramów może być przyczyną zaburzeń centralnego układu nerwowego. I znowu żaden psycholog, żaden yy, psychiatra nie wykonuje takich badań w Polsce. Czyli innymi słowy, no, jest to w mniejszym lub większym stopniu szarlataneria. Generalnie jest nacisk odgórny, czyli stref rządzących, na psychologię, psychiatrię i tym podobne nauki, spowodowany działaniami wojska i służb specjalnych. Otóż pod pretekstem tychże badań można danego delikwenta zamknąć na nieskończenie długi okres czasu. Proszę zauważyć, że wszystkie ustawy sądowe mówią, że pacjent powinien, yy, znaczy inaczej, że skazany powinien zostać doprowadzony do sądu możliwie jak najszybciej i okres przetrzymywania w śledztwie nie może być dłużej niż 3 miesiące, potem musi być następna rozprawa i ewentualnie może być przedłużony. A w Polsce ludzie przebywają w w szpitalach psychiatrycznych po 11-18 lat za zgodą sądów i nikt nie ma, ponosi konsekwencji z tego tytułu. Mało tego, teraz się chce stworzyć jeszcze specjalnych psychiatrów sądowych przy wojewodach, którzy będą decydowali, czy dany osobnik jest poprawnie myślący, czy też nie. W czym polega problem? Otóż Biblię, czyli podręczniki psychiatrii Pierwszy, który powstał w 1927 roku, miał tylko 28 chorób psychicznych. Podręcznik, który opublikowano w, 1000, w 2005 roku, tak zwany MAT5, ma już prawie 300 chorób psychicznych. Do chorób psychicznych zaliczono nawet takie choroby jak, takie, właściwie trudno nazwać to chorobami, takie, takie przyzwyczajenia jak na przykład machanie nogą, chodzenie kobiet po sklepach, czy powiedzmy, chęć spania sobie dłużej niż do godziny 6 rano, albo krytykowanie rządu. I stworzy się specjalne grupy psychiatrów, którzy będą oceniali, czy dany polityk, który jest przeciwny aktualnym partii rządzącej, to jest wariat, czy też nie wariat. Lepiej to zrobi psychiatra, dlatego że jego. Wnioski, jego diagnoza jest niepodważalna i facet może nie, nieskończenie długo siedzieć w tym szpitalu psychiatrycznym. No jak wyjdzie, to na pewno już będzie miał inne poglądy polityczne. Reasumując. Najpierw idąc do psychiatry trzeba sobie zrobić badania 25 OHD i poziom prawidłowy powinien być w granicach 50-70 nanogramów. Dopiero... W przypadku stwierdzenia prawidłowego poziomu i występowania dolegliwości można zacząć brać leki. Ale tu znowuż problem. Bardzo często w Polsce jest chyba kilkaset gabinetów, które leczą tak zwane ADHD u dzieci. No dobrze, ale co zrobić z faktem, że twórca tego pojęcia w 2008 roku opublikował oświadczenie, że takiej choroby w ogóle nie ma, że to jest wymysł jego. Przed laty, bo jako młody naukowiec chciał dostać większe dotacje, większe pieniądze, a że miał kontakty i możliwości, to załatwił to. I teraz leczy się całą masę nieszczęśliwych dzieci psychotropami zupełnie bez sensu, bo tam żadnego ADHD nie ma. Może być przewlekłe zatrucie fluorem, może być zatrucie rtęcią, jeżeli dziecko jest szczepione na, na przeciwko grypie lub masę innych takich dolegliwości. W latach 90., na początku lat 90., wykonywaliśmy badanie skażenia fluorem dzieci w aglomeracji Trójmiasta. I co się okazało? Chcąc porównać skuteczność skaże... zatrucia fluorem, wzięliśmy jako drugi yy, czynnik środowiskowy benzynę ołowią. Dlatego, że ołów w tym czasie był powszechnie dodawany do benzyny. Okazało się, że najwięcej zatrutych dzieci w Gdańsku jest. W okolicach wsi ślinka, w pobliżu składowiska odpadów niebezpiecznych gdańskich zakładów nawozów fosforowych. I najgorsze było to, że dzieci właśnie w tym rejonie miały większe skażenie ołowiem niż dzieci na przykład na Śląsku. Nikt tego nie brał w diagnostyce pod uwagę. Udowodniliśmy, że skażenie fluorem powoduje o wiele większe skutki negatywne niż skażenie ołowiem. Bardzo proste to było porównanie, bo mierzyliśmy zawartość fluoru w wodzie i w powietrzu w jednym rejonie, porównywaliśmy z drugim rejonem i badaliśmy w tych rejonach dzieci. I udowodniliśmy, że w miarę wzrastania odległości od wysypiska odpadów zawierających fluor, było mniejsze skażenie dzieci, a to się związało jednoznacznie z ilorazem inteligencji, czyli ze stopniami, jakie dziecko uzyskiwało w szkole. Czyli czym większe skażenie było o fluorem, i czym dłuższy okres narażenia dzieci, tym wyniki w nauce dziecka były coraz gorsze. Dzieci w, klasie, w pierwszej klasie, czyli siedmiolatki, ośmiolatki były, miały dobre stopnie, a w miarę wzrostu w tym rejonie, stopnie się pogarszały, nawet powtarzanie klasy. Także większość tych chorób jest nie dlatego, że one są, tylko dlatego, że nie przeprowadzono właściwych badań danego chorego. To samo dotyczy na przykład pojęcia uczulenie na gluten. Wiadomo, że nic takiego nie ma, że gluten to jest coś, co występuje w zbożach, szczególnie pszenicy, od, od setek lat czy tysięcy lat. Natomiast jest to skażenie randapem. To udowodniły badania ubiegłym roku opublikowane. Proszę zauważyć, że randap, czyli glifosat, jest sprzedawany właściwie w każdym sklepie warzywniczym, rolniczym takim. Stosuje się go masowo. W wielu krajach europejskich, Holandii, Danii czy. W Francji nawet chodników nie wolno spryskiwać randapem ze względu na toksyczność dla dzieci. A w Polsce bezmyślnie się to stosuje nawet na uprawach działkowych. Skutek tego jest taki, że to przewlekłe skażenie randapem, a randap znajduje się w tej chwili nawet w mleku kobiet karmiących małe dzieci, czyli jak to małe dziecko już od samego urodzenia zostaje trute, no to wiadomo, że. Konsekwencje będą w miarę wzrostu coraz gorsze. I my to obserwujemy. Właśnie skażenie randapem jest odpowiedzialne za biegunki u dziecka, zaparcia czy inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. To samo dotyczy większości chorób przewodu, jelita cienkiego przewodu pokarmowego. I znowuż Jakoś dziwnie ani Izby Lekarskie, ani Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, ani minister rolnictwa, ani minister zdrowia nie usiłują stworzyć czy wymusić stworzenia w każdym województwie przynajmniej jednej pracowni toksykologicznej, która by mogła takie rzeczy badać. W roku 1994 byliśmy pierwszym ośrodkiem, który stworzył poradnie medycyny środowiskowej, czyli poradniem dla ludzi, którzy byli nie, nie byli pracownikami jakiegoś tam zakładu, ale byli na, mieszkali w pobliżu tego zakładu i byli narażeni na wyziewy czy toksyczne oddziaływania takiego zakładu. No i poradnia opublikowała raport o skażeniu zdrowia dzieci w województwie pomorskim. No i po roku już została zamknięta, pan wojewoda nie widział potrzeby kontynuowania. Dalszej działalności, bo, bo zakłady przemysłowe miały większą siłę i większą argumentację, mów mi do ręki, yy, niż jacyś tam chorzy, którzy tam gdzieś leżyli się. Reasumując, nie posiadamy w Polsce ani praktycznie jednego laboratorium, którym można by było zbadać u dziecka poziom fluoru, a to jest bezobjawowe, to się bada w moczu, poziom aluminium poziom y, rtęci. Polska medycyna wciąż znajduje się w XIX wieku, czyli bakteria, antybi choroba, antybiotyk i koniec. Pomimo, że wiadomo, że 90% chorych zapaleniem górnych dróg oddechowych to są choroby powodowane przez wirusy, w Polsce nadal przepisuje się antybiotyki, które uszkadzają najczęściej wątrobę. Ministerstwo Rolnictwa dopuszcza do sprzedaży i do obrotu na terenie Polski całą masę pestycydów, herbicydów, które nie zostały przebadane i których nie wiadomo jakie są skutki i jaki jest poziom skażenia mieszkańców Polski. Wiadomo, że wzrasta umieralność na nowotwory wśród rolników. Wiadomo, że glifosat powoduje niedomoginerek, wzrost nowotworów. Pomimo tego minister rolnictwa nadal spokojnie siedzi na fotelu i nie yy, czyni żadnych ruchów, kierunków wstrzymania, czy przynajmniej ostrzeżenia społeczeństwa przed możliwością zatrucia się przewlekłego tym środkiem chemicznym. Telewizja z nazwy państwowa, jak Państwo możecie sami sprawdzić, ani razu nie podaje informacji o zawartości toksycznych substancji w produktach żywnościowych. Sanipit, który jest instytucją państwową, czyli utrzymującą się z podatków społeczeństwa, nie na swoich stronach internetowych nigdy nie zamieszcza wyników pokontrolnych jakiegoś zakładu X czy Y. Dlaczego? Cały cykl postępowania z chorymi, u których się podejrzewa choroby psychiczne, powinien zostać odwrócony. Najpierw trzeba wykonać badania toksykologiczne, potem dopiero jeżeli wszystko będzie w porządku. Sprawdzić niedobory, czy to witaminy D, czy żelaza, czy innych pierwiastków, a dopiero potem przepisywać leki psychotropowe. A u nas system jest odwrócony. System jest nastawiony na handel, czyli czym więcej sprzedasz, tym większe będziesz miał zyski. W związku z tym nawet małym dzieciom w szkole podstawowej przepisuje się psychotropy. I to jest tragedia w Polsce i to jest wynik rozbicia Medycyny na ponad 86 specjalizacji, kiedy na całym świecie jest tylko około 40 specjalizacji. Takie rozdrobnienie ułatwia manipulację lekarzami. Czy istnieją sposoby powiedzmy detoksykacji, czyli oczyszczania się zatruć? Mamy dwa mechanizmy oczyszczania. Jednym to są nerki, drugim to jest skóra. Powierzchnia jednego i drugiego narządu jest dosyć duża, czyli możemy w odpowiednich warunkach uzyskać poprawę naszego stanu. Do lat 80. włącznie podawano w zakładach chemicznych, w zakładach, gdzie były jakkolwiek środki toksyczne, do wypicia mleko jako doskonały sposób detoksykacji. Ale mleko to znaczy mleko od krowy. Nie ten Zajzary, który się sprzedaje w kartonikach, bo to nie jest mleko. Mleko według definicji to jest produkt od krowy, który nie przekracza 41 stopni Celsjusza. Nawet pasteryzacja niszczy mleko, bo niszczy enzymy. A jak Państwo widzicie w chwili obecnej, tylko mleko z kartoników możecie kupować. A to jest tylko zabielany płyn. To nie ma nic wspólnego z mlekiem. Uczulenie na laktozę. Jest to bzdura. Po prostu w procesie technologicznym niszczy się laktazem, czyli enzym, który jest niezbędny do rozkładu tego cukru, no i w tym momencie nie mamy możliwości yy, korzystania z laktozy, no i kończy się to objawami, które mogą sugerować uczulenie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest skóra. Eliminacja toksyn przez skórę jest możliwa tylko w saunie. Czyli jak ktoś ma możliwości, raz na tydzień, raz na miesiąc iść do takiej sauny i dobrze się wypocić. Te wszystkie zmiany skórne, pryszcze, trądzik, zapalenia, bardzo dobrze można oczyścić właśnie w saunie. Ale trzeba to stosować systematycznie. No i oczywiście jednocześnie nie pobierać większej ilości toksyn. Jedną z przyczyn chorób psychicznych może być także. Stałe poddanie się działaniu pól elektromagnetycznych. Takie badania rozpoczęliśmy w latach 80. Udało nam się zakupić doskonałej jakości sprzęt Texas Instrument, który był o tyle lepszy od istniejącego w owych czasach w Polsce, że jak przyszedłem do kolegów z Sanepidu, żeby sprawdzić i porównać te dwa aparaty pomiarowe, to Texas Instrument na działkę miał to samo co ten polski na, na skali całej, na przedział jednej. Efekt był taki, że koledzy mnie od razu posadzili przy, przy kawie, a sami zaczęli przestawiać y, wszystkie instrumenty, wszystkie biurka, wszystkie fotele w pokoju, uciekając od pól elektromagnetycznych, którym byli permanentnie poddawani. W tej chwili bez żadnych badań środowiskowych wprowadzono Wi-Fi oraz y, stacje przekaźnikowe telewizji i radiowe y, właściwie w całych miastach. Wszystkich. Znamy szpitale, gdzie na dachu znajduje się stacja y, przekaźnikowa, znamy domy mieszkalne, znamy przedszkola. Y, przeciętnie, w odległości 200 metrów od takiej stacji bazowej, jest przekroczony poziom pól elektromagnetycznych w wysokiej częstotliwości. To samo się dzieje w mieszkaniach. Jeżeli w domu istnieje Wi-Fi, a sąsiedzi także mają, to ta norma jest niekiedy kilkanaście razy przewyższająca dopuszczalną. Poza tym normy skażenia amerykańskie są dużo niższe niż polskie. Stara teoria mówiąca, że Pole elektromagnetyczne działa szkodliwe tylko przez wzrost temperatury jest fikcją literacką. Już dawno to zostało obalone. Pole elektromagnetyczne przede wszystkim zmienia informacje w komórce, i ta informacja powoduje skutki negatywnej choroby. A efekt energetyczny jest tam na którymś miejscu dalej, czyli, czyli podam to na przykładzie. Włókna membrany słuchowej reagują, mogą się odchylić na szerokość jednego atomu. Tak są czułe. Natomiast próg bólowy to jest 10 do 11 W, czyli tyle razy większy musi być, żebyśmy to poczuli jako ból. I to samo jest z informacją podawaną w polu elektromagnetycznym. Wystarczy minimalne pole, żeby zmienić nam informację naszego genomu. Natomiast skutki odczujemy znacznie, znacznie później. Yy, niewyspanie, jakieś zaburzenia senne, yy, nawet zaburzenia rytmu pracy serca mogą wystąpić na skutek stałego przebywania w określonym polu elektromagnetycznym. I niestety przy dzisiejszym poziomie polskiej techniki nie mamy szans zwalczenia tego, bo by trzeba domy, chronić na zasadzie klatki Faradaya, czyli siateczką miedzianą otaczać. Ale takie dywany na przykład, które elektryzują się bardzo mocno, yy, były w sprzedaży zupełnie niedawno jeszcze i dopiero przeplatanie nicią yy, miedzianą i uziemnianie pozwalało spokojnie chodzić w tych mieszkaniach. Typowe objawy stałego oddziaływania pola elektromagnetycznego to są ze strony układu nerwowego czyli bóle głowy, zmiany produkcji pewnych hormonów czy enzymów, nadczynność albo niedoczynność danego narządu, potliwość rąk lub suchość, pękanie skóry. To wszystko mogą być objawy spowodowane stałym narażeniem na pola elektromagnetyczne. Duże znaczenie ma także oddziaływanie pól elektromagnetycznych na układ rozrodczy. Tak to dziwnie się składa, że większość panów, szczególnie młodych, Nosi komórki na pasie lub w kieszeni. Niestety w bardzo bliskiej odległości znajdują się ich najważniejsze narządy, czyli yy, yy, organy produkujące plemniki. Jeżeli organ taki zostanie poddany działaniu pola elektromagnetycznego przez długi okres czasu, a to jest wiele godzin dziennie, to plemniki są niepełnowartościowe. Do tego dochodzą bifenole, które powszechnie występują w naszym środowisku, co powoduje, że o ile w latach 70. za płodnego uważano mężczyznę, którego w jednym akulacie jest co najmniej 350 milionów plemników, to obecnie za płodnego się uważa kogoś, kto ma powyżej 50 milionów plemników. Takich ludzi 40 lat temu uważaliśmy za bezpłodnych. Dzisiaj za bezpodnych uważa się ludzi, którzy mają poniżej 10 milionów. Proszę zauważyć, jaki spadek płodności nastąpił. I to występuje już, jak to się mówi, statystycznie. To znaczy można udowodnić, że przekłada się to na mniejszą liczbę rodzących dzieci. Oczywiście wpływ mają także partnerki i zaburzenia związane z przyjmowaniem środków antykoncepcyjnych, ale niestety. Możliwości leczenia bezpodności męskiej są znacznie, znacznie bardziej ograniczone. Zbliża się lato i należy korzystać coraz bardziej ze słońca. Proszę pamiętać, że ta witamina D, którą kupujemy w sklepach, rozpuszcza się tylko w tłuszczach. Czyli innymi słowy, tylko wtedy będzie skutecznie działała, kiedy nasze posiłki będą zawierały dużą ilość tłuszczu. Jeżeli bierzemy witaminę D. Przy śniadaniu, przy jakichś sałatkach warzywnych, to niestety jej wchłanialność będzie bardzo, bardzo ograniczona. I to wielokrotnie pacjenci udowadniali, że poziom wyjściowy był powiedzmy 20 nanogramów. Brał przez miesiąc 5000 jednostek i zamiast podnieść się, to spadł do 11 nanogramów. Skutkiem było właśnie złe jedzenie, niewłaściwe. Poza tym ta witamina D brana w tabletkach czy w kapsułkach, musi być przenoszona przez ten zły cholesterol. Jeżeli traficie Państwo do kardiologa, który jeszcze Wam każe obniżyć ten cholesterol, no to nie będziecie żarówki, która będzie mogła przenieść tę witaminę D z przewodu pokarmowego do komórek, które jej potrzebują. Natomiast dzięki temu boskiemu wynalazkowi, jakim jest słońce, witamina D, która powstaje w naszej skórze, jest siarczanem, czyli jest Związkiem chemicznym rozpuszczalnym w wodzie. W związku z tym, że 100% komórek w naszym organizmie ma receptory witaminy D, a ta rozpuszczalna w tłuszczach dociera tylko do 80%, musicie się opalać, bo inaczej 20% komórek zostanie pozbawionych ważnego czynnika. Praktycznie już od teraz można się opalać, dlatego że słońce godzinach między 11 a 13 dochodzi temperatura miejsca zacisznych do 40 stopni, czyli spokojnie te 20 minut można posiedzieć i się poopalać. Nie należy się w żadnym wypadku żadnymi kremami smarować. Jest to bzdura, o której jeszcze w latach 90. ministerstwo ostrzegało, że kremy te zawierają związki rakotwórcze. Potem szybko tą informację wycofano i wygaszono. To jest jedna sprawa druga sprawa nie ma żadnego związku pomiędzy czerniakiem, którym tak straszy nas telewizja i związani z nią ludzie, a słońcem. Czerniak co udowodniono wielokrotnie występuje u ludzi siedzących większą część czasu w domach w pomieszczeniach pracujących od 8 do 16 czy tam 18. W związku z tym, że nie stykają się ze słońcem to ich poziom witaminy D jest niski i Czerniak najczęściej u tych ludzi występuje. Nie chorują rolnicy czy brukarze, którzy cały dzień spędzają na słońcu, a chorują adwokaci, aktoreczki i inne osoby, które mają dużo pieniędzy, natomiast dużo mniej wiedzy praktycznej. Co najmniej pół godziny, bo miałem miernik i mierzyłem. Jeżeli się między godziną 11 opala a 13, to wystarczy 20 minut do 30 minut, w zależności od ilości chmur, żeby otrzymać dawkę. Niezbędną. Natomiast jeżeli między 13 a 16, to po 3 godzinach jest raptem tylko 30%. Witaminy D nie można magazynować. Yy, praktycznie ona jest używana, tak się mówi, online, czyli na bieżąco. Oczywiście, jak jednego dnia czy drugiego nie weźmiemy, to tam takie zapasy są, ale już po tygodniu, to, to niestety tej witaminy D w organizmie naszym będzie bardzo mało. Czy na świecie coś się dzieje? Niestety, cisza jest zawsze przerażająca. Przed każdą burzą jest cisza. I to jest najbardziej niepokojący moment, bo coś się przygotowuje, a społeczeństwo się o tym dowie dopiero w momencie zaistnienia danego faktu. Czyli jak zagrzmę działa, to będziemy wiedzieli. No, dziwna sprawa jest reklamowania pana Sorosa. Pan Soros w latach 1945-1946 został zwerbowany przez wywat angielski. A już w 1947 czy 1948 roku przeszedł do CIA. Ktoś, kto był w wywiadzie angielskim, czy w ogóle w wywiadzie, to do końca życia jest w tym wywiadzie. I nie ma tak, że pan Soros mógł zrobić coś, że, jak powiedział, dał 5 miliardów dolarów na Majdan na Ukrainie. On wykonywał polecenie swoich wierzchników. I zdziwienie budzi fakt, że w Polsce mówi się wciąż, że jakiś tam pan X, czyli pan Soros, coś tam zrobił, czy coś chciał zrobić. To nie jest instytucja, przecież Ameryka nie jest instytucją monarchistyczną, tylko jest krajem demokracji. Krajem, w którym jest Senat, jest parlament, który określa normy współżycia, a pan prezydent tylko wykonuje. A pan Soros, jako obywatel, niestety może tylko i wyłącznie wykonywać to, co mu służby pozwolą. Nie wiem, jak oni to zrobią. Ale trzymanie w żaganiu tych Amerykanów nie ma żadnego uzasadnienia. Za wyjątkiem tego co mówiłem. Jak tam będzie granica przesunięta i to będą tereny niemieckie, to to będą wojska ONZ-u, które będą, że tak powiem, pokoju strzegły. I to samo będzie na wschodniej granicy. Ja myślę, że tak jak panu mówiłem, państwo zosta... znaczy, przyjęto definicję, że państwo to jest obszar zamieszkały przez mniej więcej 5 do 10 milionów ludzi, bo tym się da łatwo rządzić. To nigdy nie stworzy zagrożenia dla systemu. I reszta będzie robiła i nic więcej tej. To będzie ten podział będzie. Może nawet powstanie jakieś państwo krzyżackie znowu, czy coś takiego tutaj. Oczywiście pod Hegemonem Niemcy, ale powstanie jako niby oddzielny twór. Przecież w dawnych czasów, jak było państwo pruskie, to przecież ta ludność Prusów istniała. Tam Krzyżaków było 9, 15. A reszta oni sami załatwiali się. Proszę pana, niech pan zobaczy. Jest 16 milionów pracujących w Polsce, a mamy już około 2 milionów Ukraińców pracujących. To jest 15 To jest bardzo dużo. Oni wytwarzają ten dochód narodowy. Na te 16 milionów pracujących, tylko 5 milionów tworzy dochód narodowy, a 11 milionów go konsumuje. Czyli wszyscy urzędnicy, wszyscy tam policja, wojska i tak to wszystko konsumuje, to chce jeść. I to chce jeść lepiej niż... Tym. Średnia pensja urzędnika w Polsce to jest ponad 6 tysięcy, a średnia pensja w ogóle w Polsce to 4 tysiące. I pan weźmie jaka to musi być skala. rozrzutu tak generalnie. Podwyżki dla emerytów to jest 7,9 zł, a podwyżki dla wojska to jest 300 zł. Jak to jest możliwe? Dla służb specjalnych podwyżki wynosiły 6000.